Dzień dobry Państwu, Stanisław Kasakowski, serdecznie Państwa pozdrawiam. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym ukryć taki temat, taki no bardzo skomplikowany i nie wiem, czy da się go tam przedstawić w ciągu tam 10, 15 czy 20 minut. To jest temat na wykład wielogodzinny i to w gronie takim eksperckim od wielu, które byłoby, dyskutowałoby na wielu płaszczyznach, a sprawa dotyczy podziału w polskim społeczeństwie. Dlaczego polskie społeczeństwo tak bardzo jest podzielone? Skąd to się wzięło? Czym się to społeczeństwo różni od społeczeństwa na przykład w Panamie, na przykład w Chinach, na przykład w Rosji, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Hondurasie, w Stanach Zjednoczonych? Tak powiem, możemy starać się porównać Polaków do wielu krajów na świecie, do wielu narodów na świecie. Jest to dosyć takie skomplikowane, żeby to, tak powiem, jednoznacznie uzasadnić. Ja to spróbuję zrobić na kilku formatach, na kilku płaszczyznach, bo jednak jakby nie było, żeby mieć jakiś, no w miarę jakiś sensowny pogląd na te sprawy, to jednak trzeba, jednak jakby nie było, żyć w różnych państwach. To jest tak zwane, mówię tutaj o sprawie takiej empirycznej, czyli z własnego doświadczenia, a nie o sprawie naukowej, co jest napisane w książkach i książki przedstawiają, co jest powodem tego takiego stanu, a nie innym. Także książkowo to ja tam znam tyle, ile znam z tego, co czytałem, ale z doświadczenia mogę Państwu powiedzieć kilka spraw. Jeżeli Państwa to interesuje, to zapraszam. Proszę Państwa, jednak jakby nie było, mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, ale podróżowałem przez różne państwa i w różnych państwach, proszę Państwa, żyją ludzie podobnie jak w Polsce. Są bogatsi, biedniejsi, są niscy, są wysocy, są ludzie wierzący, są niewierzący, są katolicy, są muzułmanie, są Żydzi, są tam protestanci. Także mamy przekrój tego społeczeństwa czasami dużo większy w sensie różnorodności niż powiedzmy społeczeństwo polskie, które generalnie przez ileś tam lat składało się z różnych narodowości, bo w Polsce mieszkało od 800 lat, mieszkali tam powiedzmy Żydzi, mieszkali tam, mieszkają do tej pory Tatarzy, mieszkają inne mniejszości narodowe, białoruskie, takie czy inne. Kwestia jest tego, że dlaczego w Polsce jest społeczeństwo aż tak bardzo skłócone w porównaniu do społeczeństw innych, jak Amerykanie, gdzie mieszkają prawie ludzie z całego świata i mówię w pierwszym pokoleniu, w drugim pokoleniu, oczywiście tam ciągle ta migracja ma miejsce i ciągle ludzie przyjeżdżają z każdego państwa o różnych religiach, o różnych mentalnościach. Dlaczego powiedzmy ludzie w Panamie, niezależnie od tego, czy to są bogaci, czy są biedni, oni są dumni, że są Panameńczykami i bronią swojego kraju na arenie międzynarodowej, tak czy innej, a w Polsce akurat tego nie ma. Dlaczego Polacy wyjeżdżają za granicę, ja już nie wspominam o samych tych europosłach, którzy tam są i z lewicy, i z prawicy, i tacy czy inni, ale dlaczego Polacy tak bardzo plują na swój kraj? Właśnie to jest, tu jest właśnie zastanawiające, bo ci europosłowie, powiedzmy, którzy tam są w zasiadaniu w Parlamencie Europejskim, to może by tak powiem zrozumiałe, też jest niezrozumiałe, ale tu jest, można tak powiem, i niektórzy dopatrują się wątku politycznego, że jest polityka taka czy inna, oni są powiedzmy lewacy, czyli wspierają jakieś tam powiedzmy dewiacje, inne sprawy, polski rząd tych dewiacji nie tego, także oni są przeciwko polskiemu rządowi, ale proszę Państwa, można występować rzeczywiście, jak chodzi o powiedzmy ścierać się, jak chodzi o poglądy, czy są ludzi wierzących, czy łysych, czy bezzębnych, ale jeżeli to jest społeczeństwo polskie o różnych narodowości, to powinno bronić Polski jako Polski, bo tych ludzi, którzy mieszkają w Polsce, musi coś łączyć, proszę Państwa. Musi coś łączyć. I jeżeli tych ludzi nie łączy, a dzieli, z tego wynika, że ta Polska nie jest taka, jak oni sobie wymarzyli. Oni wymarzyli sobie Polskę lewacko, inni wymarzyli Polskę, powiedzmy, chrześcijańsko. I kwestia jest tego, że tutaj ludzie, powiedzmy, wierzący i niewierzący,
mają, że tak powiem, różne opinie. Podobnie to jest w innych państwach. Kwestia z tego, że jest jeszcze pół biedy, jeżeli, bo jest naród, powiedzmy, polski. Naród polski nie jest w całości chrześcijański, nie jest w całości katolicki. Naród polski jest, powiedzmy, i wierzący, i niewierzący, jak Państwo wiem, łysy i tam, i mały, i tego, i chudy, i gruby, i takie inne historie. Kwestia z tego, że tutaj nie chcę sięgać aż, znaczy nie chcę, muszę sięgnąć do czasów dużo wcześniejszych. Czyli w Polsce, jednak jakby nie było, to mieszkały dwa narody. Dwa narody, naród polski i naród żydowski. Naród żydowski w swojej istocie, on się izolował od Polski, zakładał swoje getta, także on się czuł dobrze tam pośród swoich, ale jednak jakby nie było, nie mają swojej ojczyzny, to jednak mieszkał, powiedzmy, w różnych państwach na całym świecie. Kwestia jest tego, że czy pod kątem obronnym, czy pod kątem jakikolwiek inny, ja mówię w większości, nie mówię o przypadkach pojedynczych, jednak jakby nie było, naród żydowski nie integrował się z Polakami, bo jeżeli mieszkali w Polsce 800 lat, a 70 czy tam 85% Żydów nawet nie mówiło po polsku. Ja tak później próbowałem się doszukiwać, ale tego nie mam bardzo gdzie doszukać, bo nie wiem, jakich podręczników należałoby szukać. Ale jak chodzi o wstępowanie do armii i służenie w polskim wojsku, jeżeli załóżmy, że w Polsce mieszkało 3 miliony Żydów, a widzimy, że tych wojskowych, takich Polaków po prostu walczących w polskim wojsku, bycie żołnierzem, polskim żołnierzem, to też było, że to było bardzo mało. Z tego wynika, że mimo swojej masy, bo jednak 3 miliony, nawet w państwie 30-iluś milionowym, to jednak jakby nie było, jest to duży procent. I ci ludzie nie poczuwali się ani, z tego wynika, że nie poczuwali się do obrony Polski. Mieszkać w państwie, do którego jesteś nielojalny. Dlatego później żeśmy widzieli te kolaboracje, powiedzmy, z reżimem niemieckim, a szczególnie reżimem sowieckim, radzieckim, którym, tak powiem, wysługiwali się, że tak powiem, który witali tych komunistów ze wschodu. Także że uważam, że tutaj jest jeden z tych powodów, że polskie społeczeństwo jest podzielone, ale nie podzielone przez tylko samych Żydów, których tam w Polsce mieszka, załóżmy, z tymi przekształtami, niech będzie pół miliona, niech będzie milion, tylko z tym, że mimo, że oni jednak jak mimo zostali obsadzeni na stanowiskach poważnych przez różnych okupantów, okupantów sowieckich, gdzie tam, powiedzmy, pracowali w NKWD, polskich prokuraturach, sędzia, którzy wysługiwali się obcemu rządowi, czyli sowieckiemu, mordując polskich żołnierzy, żołnierzy wyklętych, takich czy innych. Oni po prostu mordowali to według chrześcijan, według tych Polaków, patriotów, którzy się identyfikują z Polską, mordowali to najlepszy kwiat polskiej inteligencji, polskich patriotów. Także, jak Państwo widzą, nie to, że nie byli lojalni, że mieli to polskie, tak powiem, w czterech literach, to jeszcze sprzyjali wrogowi. To też, myślę, z tego, to stąd jednak jakby nie było, to był też powód jakiegoś, był powód do antysemityzmu, że za Żydami ludzie nie przepadali, bo oni byli nielojalnym członkiem społeczeństwa polskiego. To jest jedna sprawa, którą ja tak w taki sposób widzę, a nie innym. Drugie sprawy są tego rodzaju, że jednak jakby nie było w państwach poważnych, znaczy w państwach, no może poważnych i niepoważnych, ale jest, powiedzmy, agentura. I tutaj jest, uważam, że drugi, albo może nawet pierwszy, najważniejszy przyczynek do tego, dlaczego w Polsce ludzie są tacy ze sobą poróżnieni. Agentura, najlepsza agentura, powiedzmy, jest w Izraelu. Tam jednak, jak nie było, Żydzi są dumni, że są Żydami. Czy to są Żydzi wierzący, czy to są Żydzi niewierzący, są lojalni do państwa izraelskiego i do narodu izraelskiego i do wiary żydowskiej. Oni są lojalnymi, mogą być niewierzący, ale Żyd zawsze będzie występował w obronie drugiego Żyda. Na swoim gruncie może się kłócić, może nawet się wyzywać od hitlerowców, jak to się często u Żydów zdarza. Pomiędzy Żydami zdarza, ale
ale w przypadku jakiejś agresji z zewnątrz, Żydzi zawsze się integrują, zawsze są, integrują się ze sobą jako Żydzi, nieważne czy wierzący, czy niewierzący, czy rozgrzewający tego, i według swojego państwa, jakie w tej chwili sobie utworzyli na ziemiach palestyńskich. Także tutaj i na tej podstawie mogą Państwo zrozumieć, że Żydzi mają ogromne wpływy, jak chodzi o agenturę na całym świecie, bo Żyd na całym świecie, czy jest wierzący, czy niewierzący, on jest lojalny do państwa izraelskiego i wspiera to państwo poprzez swoje agenturalne dokonania, jakie on robi w miejscu, gdzie mieszka, czy to jest Polska, czy to jest Stany Zjednoczone, Francja, Hiszpania, czy Niemcy, czy tego. I on wspiera i swoje społeczności, i państwo Izrael. Także tutaj agenturę wytłumaczyłem Państwu z grubsza, jaka jest agentura najlepsza. Są też agentury, może mniejszego płazu, są drobniejszego płazu, w sensie drobniejszym, może nie płazu, ale jakościowo, ale jednak jakby nie była agentura, czy to jest francuska, czy jest niemiecka, czy inna, jednak jakby nie było, niezależnie, że to jest Unia Europejska, oni też są podzieleni w taki sposób, czy inny, są bardziej na lewo ci agenci, czy bardziej na prawo, ale oni mają, jednak jakby nie było, oni są lojalni do państwa niemieckiego i są lojalni do Niemców, i niezależnie kto by tam nie rządził, czy Niemcy, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy gdzieś indziej, to oni, ta agentura jest jednak jakby nie było w większości, znaczy jest zróżnicowana. I teraz przejdę do Polski. Polska agentura jest bardzo mało zróżnicowana. Z tego co ja znam, są takie przypadki, ale agentura polska, tak powiem, przynajmniej ta ukształtowana w czasach, powiedzmy, powojennych, albo powiedzmy może nawet przedwojennych, ta agentura, proszę Państwa, wywodzi się z kręgów lewackich, z kręgów żydowskich i z kręgów, tak powiem, które widzą Polskę tylko pod jednym kątem. Nie widzą Polski w żaden inny sposób, powiedzmy, Polski prawicowej, takiej czy patriotycznej. Oni patrzą na Polskę pod kątem zupełnie innym, pod kątem takim bardziej kosmopolitycznym. Bo dla nich to generalnie Polska to jest takie żerowisko. Oni, dlatego wielu agentów, takich czy innych, tych polskich agentów, generalnie służyło w swojego czasu, oni wyrośli w tym, służyło Rosji, a że Rosja, powiem, okupowała Polskę, że to Polska, tak powiem, ich tu przywiozła częściowo tam ze swoich terenów i tutaj wśród tych bandytów znalazła tych swoich tę agenturę, swoich tych agentów. To jednak jakby było jedyny ośrodek, z którym agentura musiała walczyć, rosyjska, z którym Rosjanie walczyli, to był Kościół katolicki, czyli ludzie wierzący, patrioci i ludzie wierzący. I tu jest właśnie cała ta esencja tego wszystkiego, że ludzie wierzący byli zagrożeni dla Imperium Sowieckiego, dla Rosji, dla komuny. Dlatego ta agentura w ogromnej części i wtedy, i do tej pory jest, tak jest, że ona wywodzi się ze kręgów antykatolickich, ludzi niewierzących, ludzi, którzy no czasami tam uważają się, tam powiedzmy, że są wierzący, ale to nie praktykujący, no są takie czasami, no takie alibi, ale w większości z ludzi niewierzących. Dlatego Wydział IV tej agentury był jeden z najważniejszych wydziałów, to był Wydział do Zwalczania Kościoła Katolickiego, bo to było zamiarem agentury rosyjskiej, jednak walka z tym kościołem, dlatego powiedzmy Rosjanie nawet i papieża nie zaprosili. Także tutaj to jest główna przyczyna. To jest różnica pomiędzy polską agenturą, a agenturą obcą, że nasza wysługuje się czy ideologią jako takim i szuka tej ideologii, szuka te państwa, szuka tych swoich zwierzchników, swoich tych pracodawców, szuka wszędzie, ale nie w Polsce. Szuka, powiedzmy, na wschodzie, czy była ta agentura wywodząca się z Rosji, ale tak samo z Unii Europejskiej, tego, że oni mogą służyć Niemcom, mogą służyć Ruskim, ale oni nigdy nie będą lojalni w stosunku do Polski. Bo dla tych ludzi mieszkających w Polsce, drugi Polak, który jest wierzący, który jest patriotą, jest człowiekiem obcym. Dla nich to jest obcy człowiek i on nie chce uczestniczyć w pracy na dobra państwa takiego, który jest właśnie rządzone przez środowisko bardziej patriotyczne i środowisko bardziej wierzące, czy wierzące w ogóle. Także tutaj jest ten główna przyczyna
tego stanu rzeczy pomiędzy Polską, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, czy tam Francją, czy Hiszpanią, czy Włochami. Także jak tu Państwo widzą, to jest zasadnicza sprawa. Inne sprawy może rozwinę następnym razem, bo w tej chwili, tak powiem, nie chcę przedłużać tego wideo, ale dam Państwu do zrozumienia, jak ja to widzę i jakie są przyczyny i te przyczyny, o których na razie wspomniałem, to są tylko pierwsze, o których warto mówić i warto, że tak powiem, je roztrząsać na szczeblu już takim poważnym, na powiedzmy, na panelu jakichś naukowców, którzy by ten temat, że tak powiem, bardziej elokwentnie ogarnęli niż ja to robię, bo jestem po politechnice, dlatego nie mam takich predyspozycji do tego, żeby ładnie mówić ładnym, krótkim językiem, takim jednoznacznym, żeby Państwu wytłumaczyć w kilku słowach, kilku zdaniach, jak to robi profesor Rybow, który według mnie jest genialny. On mówi krótko, zwięzłowato, ale bardzo merytorycznie. Na tyle serdecznie pozdrawiam, hasta la vista.